Witam Was. Tydzień temu mówiliśmy o sercu, mówiliśmy o jego duchu Shen. A tutaj właśnie ten Shen, on jest jednym z tak zwanych trzech skarbów. Także dzisiaj może chwilę o właśnie trzech skarbach, czyli o Sanbao, Jing, Qi i Shen. Jak widzicie, ten Shen tutaj jest ulokowany jakby w trzech miejscach. Jeśli chodzi o to Qi, no to głównie praca tutaj z Dantianem i to samo dotyczy tutaj Jing. No ale może przejdźmy troszkę do historii, dlatego że jeśli chodzi o te trzy skarby, one rzecz jasna mają równie długą historię jak cała medycyna chińska, a był okres, tak zresztą jak i w zachodniej Europie, jak i na Bliskim Wschodzie, jak i praktycznie w każdej cywilizacji, gdzie rodziła się alchemia, rodziło się po prostu chęć transmutacji różnych wulgarnych materiałów w materiały takie jak w pierwiastki, takie jak w złoto. Także to była ta zewnętrzna alchemia i również w Chinach tutaj zresztą jest stary obraz, który pokazuje właśnie takiego chińskiego alchemika z aortą. No, w zasadzie jak się spojrzy, to przyrządy, które wtedy były używane, są praktycznie analogiczne do tych, które były używane również w Europie poprzez alchemików. Ale taka prawdziwa alchemia, zarówno w Chinach, jak i przecież i również w Europie, to była ta przemiana wewnętrzna, o którą chodziło. No i tutaj ta alegoria porównania do tej transmutacji metali, poszukiwania właśnie eliksiru, poszukiwania złota były również w Chinach taką parabolą, paralelą do praktyk wewnętrznych. Tutaj widać taki typowy kociołek, który zresztą był używany też w Chinach do różnych innych ceremonii, ale zwykle przedstawiało się, tak jak tutaj widać na tej rycinie, że mamy taki kociołek na dole, tam właśnie, gdzie mamy tutaj nasz dantian. I można to porównać troszkę do trzech stanów skupienia wody. Tutaj mamy jeszcze wodę, która, czy lód w zasadzie, który jest topiony, zamienia się w wodę i potem zamienia się w parę. Także tutaj coraz bardziej mamy te subtelne wibracje. Właśnie Jing, który jest jeszcze pisany zgodnie tam z inną transkrypcją, a przemiana jego w Qi i również przejście właśnie w Shen, właśnie w tego ducha, który jednocześnie zamieszkuje też i nasze serce. I co jest też właśnie ciekawe na takich rycinach, które są i których jest zresztą wiele, które pokazują, w jaki sposób ta wewnętrzna praca alchemii się odbywa. Tu zresztą jest, tak ciekawie można zobaczyć, jest bawu, jest tu prawa ziemi właśnie w tej dolnej części, gdzie jest ten dżing, gdzie jest najbardziej taka gęsta energia. No i co mamy? I mamy bawoł. Akurat mamy teraz nowy rok bawoł, rok metalowego bawoł, który się dopiero co zaczął. No i tutaj jedną z takich typowych praktyk, które również my robimy na może troszkę bardziej zaawansowanych kursach, jest właśnie praktyka medytacji mikrokosmicznej. To również należy do wewnętrznej alchemii. Ale w takiej wewnętrznej też alchemii bardzo ważną rolę odgrywał taki zarodek. Tworzenie jego wewnątrz, taki embrion, który był hodowany poprzez takiego właśnie wewnętrznego alchemika i potem aż do momentu, kiedy on zamieniał się na taką czystą energię Jan i pozostawał już po śmierci. Natomiast poszukiwanie tej nieśmiertelności poprzez procesy alchemiczne było również, tak jak i w Europie, wielu zresztą tych, co poszukiwało, umierało, dlatego że wiele tych substancji zawierały na przykład rtęć, czy zawierały arsen. I tu jest takich parę tekstów, które może chciałem jeden czy dwa zacytować, jeśli chodziło o taki eliksir nieśmiertelności i składników. I cytuję: za przekształcanie złota, topienie jadeitu, używanie talizmanów i przygotowanie wody istnieją tysiące i dziesiątki tysięcy skutecznych receptur i cudownych receptur. Mówi się, że najlepsi produkują pióra do latania do nieba,
następne najlepsze mają rozproszyć nieszczęścia i zniszczyć katastrofy. A istniała też bardzo ciekawa księga 9 eliksirów i tu chciałem zacytować. Wszyscy, którzy chcą żyć długo, ale nie utrzymują boskich eliksirów i złotego trunku, wprowadzają na siebie cierpienie. Ćwiczenie oddychania i daoin, wydychanie starego i wdychanie nowego oddechu oraz przyjmowanie lekarstw ziół i roślin może przedłużyć życie, ale nie pozwala uniknąć śmierci. Ale kiedy człowiek spożywa boskie eliksiry, staje się boskim nieśmiertelnym i przekracza pokolenia śmiertelników. Także w naszych ćwiczeniach na pewno nie możemy obiecać nieśmiertelności cielesnej, ale na pewno przedłużenie i szczęśliwsze życie. No i robimy to właśnie poprzez oddziaływanie na te trzy i pracę z tymi trzema skarbami, Jing, Qi i Shen. Zwykle przedstawia się je w taki, że Jing, prawda, jest Qi, jest Shen, ale tak naprawdę jest to współdziałanie ich trzech. To nie jest tak, że tak jakby jeden zamieniał się tylko w drugi. I te właśnie praktyki już bardziej zaawansowane, oczywiście praktyki Qigongu, one właśnie mają oddziaływanie zarówno Jing, Qi i Shen bardziej w taki sposób, który tu jest po prawej stronie, niż taki bardzo schematyczny sposób tutaj po lewej stronie. Ale w tych naszych praktykach też trzeba też sobie od razu powiedzieć, że bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim pracować właśnie z dantianem, żeby ta nasza, żeby skumulować wystarczającą ilość energii dopiero do późniejszych, kiedyś już zresztą o tym mówiliśmy, do późniejszych praktyk. Także dantian tutaj też od razu no miejsce, bo czasami się mówi, że to jest to tam pod pępkiem, prawda, jest coś takiego, co się nazywa właśnie fałszywy dantian, jest to punkt akupresury, notabene, ale sam dantian, to centrum energetyczne, znajduje się pomiędzy i istnieje szereg praktyk, które pozwalają troszkę wyczuć i jednocześnie pracę energetyczną z tym dantianem. Także najbliższy poniedziałek, no troszeczkę skupimy się właśnie na dantianie, na paru ćwiczeniach, które może łatwiej pozwolą nam na poczucie tej energii i jednocześnie też na jej kumulację. Wtedy jak już to troszkę więcej tej energii skumulujemy, to wtedy łatwiej jest, dużo łatwiej i dużo bezpieczniej pracować właśnie z wyższymi już centrami energetycznymi. Także zapraszam wszystkich serdecznie w najbliższy poniedziałek na godzinę 19 na streaming na Facebooku Studia Dantian.